Produkcja Studio Plac. Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o to, czy w naszych jadłospisach powinno być więcej dziczyzny, czy może jednak kuchni roślinnej. Gościnią Zielonego Podcastu jest Elżbieta alemańska błażowska z inicjatywy Rodzice dla Klimatu. Witaj. Witam. No walczycie, walczycie o roślinne posiłki w szkołach i przedszkolach. Tymczasem Ministerstwo Klimatu proponuje więcej wspomnianej dziczyzny. To może byłoby wszystko zabawne, gdyby nie to, że mamy rok 2023. Mamy kryzys klimatyczny, no i mamy świat, który się jednak zmienił, a rząd wydaje się, że chyba pozostał w perelu. Znaczy, użyłaś takiego sformułowania, żeby było więcej dziczyzny w jadłospisach, Ja mam nadzieję, że na chwilę obecną jednak w szkolnych jadłospisach dziczyzny nie ma. Nie, no w ogóle wydaje nie, mi się, że nie. przepraszam, nie ma dziczyzny, bo jest za droga, to już od tego zacznijmy. Mhm. No tak, natomiast z takiego punktu widzenia nie tylko osoby działającej aktywistycznie i będącej świadomą zmian klimatu, ale z perspektywy rodzica, no to nie chciałabym, żeby dzieciom w szkołach podawano dziczyznę. Z uwagi na to, że nie jest to jednak mięso, które można uznać za, za bezpieczne, tak? No w ogóle wydaje mi się, że mięska powinno być mniej w naszych jadłospisach, a polowanie na zwierzęta moglibyśmy już zostawić na kartach historii. Pod koniec ubiegłego roku zaproponowaliście zmiany, które waszym zdaniem powinny się zadziać w systemie szkolnictwa, w szkołach, także w przedszkolach. Na początku tego roku pojawiły się przepisy konkretnych, pojawiły się konkretne przepisy, projekt przepisów, projekt ustawy dotyczący właśnie posiłków w szkołach. No i odpowiedź ministerstwa jest mocno rozczarowująca. Można powiedzieć, opowiedz nam proszę o tym, od czego się zaczęło, a na czym jesteśmy teraz. Hmm. Zaczęło się od posiedzenia zespołu parlamentarnego do spraw dzieci, na którym jako rodzice dla klimatu zaprosiliśmy ekspertów i chcieliśmy wprowadzić do debaty publicznej zagadnienia związane z przyszłością naszych dzieci właśnie w kontekście zmian klimatu. Tam były poruszone różne zagadnienia, zachowanie bioróżnorodności, zdrowe powietrze, zdrowe otoczenie, konieczność transformacji, ryzyka, jakie niesie ze sobą zmianę niosą ze sobą zmianę klimatu. I później odbyło się drugie posiedzenie tego zespołu, na którym przedstawiliśmy już konkretne postulaty, co chcielibyśmy na tu i teraz zmienić i wprowadzić, żeby tą lepszą przyszłość naszych dzieci zabezpieczyć? Takich postulatów złożyliśmy dziewięć. Biuro Legislacyjne Senatu uwzględniło dwa z tych postulatów. Jeden z tych postulatów to właśnie uroślinnienie jadłospisów szkolnych. Z uwagi właśnie na konieczność obniżania emisji, ale nie tylko, tam były również inne argumenty. I drugie, druga kwestia to jakość powietrza, jakim oddychają nasze dzieci w szkolnych salach. Więc te dwa postulaty zostały uwzględnione w projekcie. Projekt zgodnie z regulaminem Senatu trafił do konsultacji społecznych i instytucjonalnych do 25. 5 marca można było składać opinie na temat tego projektu, i między innymi właśnie opinię złożyło Ministerstwo Klimatu i środowiska. No i właśnie w tej swojej opinii złożyło taką propozycję, nazwijmy to kontrowersyjną, bo jeżeli to bym miał być żart, to to, to bardzo nieśmieszny, żeby, żeby właśnie nie uwzględniać naszego postulatu o wprowadzenie roślinnego dnia w szkołach, a żeby w zamian za to zaoferować właśnie dzieciom do wyboru, do wyboru dziczyznę. Więc taka była skrótowa historia, jak, do, jak doszło właśnie do tego, że nasz postulat został ubrany i przemianowany na to, żeby jednak zacząć proponować dzieciom dziczyznę. No, to trochę żenujące, ale z drugiej strony, kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. No, a powiedz proszę, co odpowiedziało Ministerstwo Edukacji, bo postulat ten dotyczący diety był tak trochę rozszerzony, tak? bo to nie, nie było tylko, że jeden roślinny dzień w tygodniu super pomysł ale też dostęp do roślinnej diety na co dzień. Dla tych, którzy taką dietę roślinną wybrali sobie sami uczniowie albo na przykład wybrali razem z rodzicami. Tak, i ten właśnie drugi element, czyli dostępność roślinnych posiłków dla tych które, osób, które chcą na takiej diecie być jest dla nas szczególnie istotny, dlatego, że nasze dzieci w dużej mierze często z własnego wyboru często właśnie no trudno mówić o tym, że na przykład moje dziecko, które ma 4 lata, że samo podejmuje decyzję o tym, że, że nie je mięso, no, ale nam zależy jednak na tym, żeby, żeby te jadłospisy były roślinne. A co na to Ministerstwo Edukacji? No Ministerstwo Edukacji na to że nie, bo to może wiązać się z kosztami. Tak w skrócie, jakbym miała w jednym zdaniu streścić to, jak do propozycji ustawowej odniosło się Ministerstwo Edukacji. I ta odpowiedź jest z kolei dla mnie z innego powodu rozczarowująca. Właśnie z takiego, że mam takie poczucie, że w naszym kraju na różne dziwne, niekoniecznie potrzebne rzeczy ułoży się duże środki. Natomiast na takie kwestie jak zdrowie dzieci. Czy to właśnie dostępność oświetlonych posiłków, czy odpowiednia jakość powietrza, a przecież dzieci w szkołach spędzają bardzo dużą część dnia, może związać się z kosztami i taką propozycję legislacyjną to my odrzucimy. No, hmm. z kosztami wiąże się tak naprawdę wszystko w państwie. Trochę na tym państwo polega. Z jednej strony zbiera od nas podatki, a z drugiej strony mamy za to pewne usługi. I oczywiście, jak teraz posiłki w szkołach są bardzo często tylko mięsne, to nikomu nie przeszkadza, że te pieniądze trafiają do branży mięsnej. No ale gdyby trzeba by wprowadzić zmianę, to w ogóle podejrzewam, że sam etap zmiany byłby jakimś koszmarem dla przeprowadzenia dla aktualnego ministerstwa, bo słabo to wdrażanie reform wychodzi, to to już byłby pierwszy problem. No a z drugiej strony te pieniądze pewnie popłynęłyby w trochę innym kierunku. No to też by się jakiemuś tam lobby nie spodobało, no ale może nie o lobbystach rozmawiajmy, bo jakoś nie wydaje mi się, żeby to lobby mięsne, chociaż może kto wie, stało za tym, że to nie zostanie wprowadzone. A ja chciałem teraz zapytać Badania, bo były prowadzone badania Future Food for Climate a propos tego, jak teraz jest dostępem do diety roślinnej w placówkach edukacyjnych. No i jest średnio, to znaczy, jeżeli ktoś lubi jeść frytki codziennie, no to być może mógłby przejść na dietę roślinną w szkole, ale na pewno nie będzie to dieta zbilansowana. Tak, to jest bardzo ważny temat. Z tych badań, które Green Rev Institute przeprowadził w ramach właśnie koalicji Future Food for Climate na temat dostępności roślinnych posiłków w szkołach, no wynika z tego, że ta roślinność właśnie na tym polega, że z posiłku po prostu młodzież czy dzieci, które nie jedzą mięsa czy produktów pochodzenia zwierzęcego, jedzą tylko te składniki roślinne, czyli właśnie na przykład ziemniaki i surówkę, tak? jeżeli jeszcze te ziemniaki na przykład nie są polane tłuszczem z, na przykład z kotletów. Tak? Więc o tym, jak bardzo takie, taki stan rzeczy jest niewłaściwy, było mówione między innymi na tych naszych posiedzeniach zespołów parlamentarnych, jak doktor Małgorzata Desmond przedstawiała wyniki swoich badań. I to jest związane po prostu z tym, że jeżeli nie dostarczymy takich roślinnych posiłków dzieciom, które nie chcą jeść mięsa, to po prostu w szkołach nie mają zapewnionego pełnowartościowego posiłku, który dostarcza im wszystkich niezbędnych składników do prawidłowego rozwoju. Więc pod tym względem, jeżeli chcemy zapewnić dzieciom dostęp do zdrowych posiłków zgodnie z ich wyborem i przekonaniami, to taka dostępność po prostu powinna powinna być obowiązkowa. Zbudowaliście, można powiedzieć, koalicję za tym projektem. Bardzo gratuluję. To, że w ogóle przeszliście od etapu zaproponowania postulatów do złożenia projektu ustawy za pomocą ze wsparciem senatorów, świetna sprawa, no bo często jest tak, że ktoś robi konferencję, nawet w Sejmie, w Senacie, no i później nic się z tym dalej nie dzieje, no bo jako obywatele to musielibyśmy zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby jakiś projekt wprowadzić, a ostatecznie po to mamy tych posłów i senatorów, żeby oni tę robotę wykonywali. Więc gratuluję, ale mam pytanie, jak to w Senacie wyglądało? Czy może udało Wam się też porozmawiać z jakimiś senatorami prawa i sprawiedliwości zjednoczonej, choć ostatnio chyba coraz mniej prawicy, czy może ich to zainteresowało? Też są rodzicami, no już być może dziadkami. Może gdzieś tam chociaż po cichu powiedzieli, że z góry nie ma zgody, ale, ale po cichu to by poparli. Jakby nikt nie patrzył, to by zagłosowali za. To może jeszcze najpierw wrócę do pierwszej części Twojej wypowiedzi odnośnie koalicji. Tą koalicję w zasadzie nie zbudowaliśmy my, my tylko właśnie Green Rev Institute i najpierw w zasadzie były te postulaty i koalicja, a my jako właśnie część koalicji w ramach naszych działań wnieśliśmy to do debaty publicznej i do tego, do tego projektu ustawy. Jeżeli chodzi natomiast o podejście do tego projektu z senatorów, szczególnie senator ze strony opcji rządzącej, no to nie mieliśmy możliwości porozmawiać z, z nimi na ten, na ten temat. Zastanawiamy się właśnie, jak to będzie miało, jaki to będzie miało dalszy ciąg po stronie. Aktualnej opozycji, tak? Bo projekt jest złożony, ale tak naprawdę czekamy na to, co się z nim dalej wydarzy. Pod koniec marca zakończyły się konsultacje, no a teraz mamy już połowę maja i na razie no, nie mamy informacji o tym, aby ten proces ruszył do przodu, żeby były wyznaczane kolejne posiedzenia, a koniec kadencji obecnego Parlamentu też się zbliża. Więc sami jesteśmy właśnie. Ciekawi i wyczekujący na to, jak ten proces dalej się potoczy. O, Ela, tak mówisz, że jesteśmy ciekawi i zobaczymy, co jak się potoczy. No ja mam nadzieję, że po cichu gdzieś tam podejdziecie do partii przed wyborami i powiecie im, podpisywać tutaj, że, że taki projekt wprowadzicie, jak wygracie. Tak, taki też był nasz cel w momencie, w którym my składaliśmy nasze postulaty, że to są postulaty, które dotyczą przyszłości, dotyczą dzieci temat dzieci w kampanii wyborczej bardzo często jest ważny, a na pewno bardzo ważny być powinien. No i też nie wyobrażamy sobie, żeby takie nasze postulaty były nieuwzględnione. No, to teraz może kilka słów krytyki, bo poza dziczyzną pojawiły się też słowa krytyki do tego projektu, że on ma poniekąd naruszać wolność wyboru i sposobu wychowywania dzieci przez rodziców, no bo miałby być narzucony jeden dzień roślinny. W szkołach. Czy ty się tylko uśmiechasz, jak to słyszysz? Czy chciałbyś to jakoś yy, skomentować? No bo można by to odwrócić i powiedzieć, że dzisiaj jest naruszona wolność wyboru, bo jest tylko mięso w szkołach. Yy, no i do, do, jak na to odpowiedzieć? No właśnie, może zacznijmy od tego, że my nie chcemy yy, ograniczyć komuś wyboru, tylko w ogóle go dać dlatego że na chwilę obecną ten wybór no są niektóre szkoły które oferują jakieś tam menu wegetariańskie, no ale to nie jest menu w pełni roślinne, ale no, ja jednak słyszę, że w większości szkół tego wyboru po prostu nie ma. Czyli jest po prostu menu roślinne. Przepraszam, menu mięsne przez większość tygodnia, no i piątkowa ryba. Więc tutaj absolutnie nie można się zgodzić z tym argumentem, że to jest ograniczanie wolności wyboru, ponieważ to jest wprowadzenie jakiegokolwiek wyboru, który no, powinniśmy mieć z, z całą pewnością. I mm, naprawdę. Mm, Trudno mi się już czasem odnosić do tego argumentu, że my proponując jeden roślinny dzień w tygodniu, który według specjalistów, ekspertów odżywienia, tylko i wyłącznie przysłuży się zdrowiu nasze, naszych dzieci i młodzieży, a także nauczy tak naprawdę nowych smaków. Bo ta dieta roślinna nie jest jeszcze może tak upowszechniona, więc to miałoby taki też wymiar po prostu edukacyjny, żeby dzieci się z taką dietą zapoznawały. No to to absolutnie nie jest ograniczenie wyboru, tylko działanie na korzyść dzieci, ich zdrowia i przyszłości. Tak to rzuciłaś, bardzo mi się to spodobało, że mamy tę rybę w piątek. No tak w Polsce jest. Jeżeli jeszcze jakiś dzień mielibyśmy przypisać do konkretnego dania, no to może pączki do czwartków, chociaż to tylko raz w roku, chyba że ktoś świętuje co tydzień, tłusty czwartek. A myśleliście, jaki to dzień miałby być tym dniem roślinnym, w jadłospisach szkolnych i przedszkolnych? Nie, nie myśleliśmy o tym, bo to w zasadzie nie ma znaczenia. Każda szkoła może sobie taki dzień wyznaczyć w innym dniu. Hmm, może to być piątek, może, chociaż ja osobiście oponowałam przeciwko piątkowi, żeby to właśnie odkleić od tej ryby. <laughs> e, tylko, żeby to było, nie wiem, no, poniedziałki, środy, czwartki, wtorki, wszystko jedno, tylko nie piątki. E, to, to może tylko w takim aspekcie. Ale jaki to konkretnie miałby być dzień, tygodnia, to na ten temat nie rozmawialiśmy jakoś szczególnie i też nie, nie widzę potrzeby, żeby akurat ta kwestia była konkretnie, konkretnie uregulowana. Mm -hmm. No tak, to też się trochę zbija właśnie z tym takim myśleniem aktualnej władzy, że wszystko trzeba uregulować z góry i wszystko musi być narzucone, versus to, co pewnie nam się marzy, żeby jednak to państwo decentralizować i schodzić z tymi decyzjami na niższy poziom i tylko się trzymać wytycznych, a każdy decyduje, jak to ma wyglądać w praktyce. Chciałem zapytać jeszcze o pieniądze, bo ten argument został podniesiony. No, każda zmiana wiąże się z jakimiś kosztami albo zmianami organizacyjnymi, wiadomo, a czy to byłaby do udźwignięcia przez system oświaty, przez szkoły, przez samorządy, bo na pewno z jakimiś kosztami by się wiąza wiązała na początku. No, długofalowo to domyślam się, że Ostatecznie żadnych dodatkowych kosztów by nie było, no bo jeżeli trzeba ugotować 500 posiłków mięsnych czy 500 posiłków roślinnych, no to ostatecznie jest to 500 posiłków. Kropka. Wiadomo, że mięso jest w Polsce no, nadzwyczajnie tanie. Każdy, kto pójdzie do super, hipermarketu, do dyskontu, to widzi te ogromne dysproporcje pomiędzy cenami produktów mięsnych, mięsa, produktów odzwierzęcych, a po prostu warzyw i, i owoców. No, ale chyba w takiej skali, przy takiej ilości posiłków, to gdzieś tam by się zblendowało, czy może nie. To znaczy, ja też osobiście uważam, że. Zacznijmy może od tego, że jeżeli chodzi o koszty. To pamiętajmy o tym, że za posiłki dzieci w szkołach ciągle płacą rodzice. To nie jest tak, że państwo za to płaci i państwo to zapewnia, więc tym bardziej to jest dodatkowy argument za to, że powinniśmy mieć większy wpływ na to, co dzieci mają podawane w szkołach i oczekiwać, tym bardziej, że to będzie zdrowe i zrównoważone, nie tylko z uwagi na zdrowie, ale też z uwagi na przyrodę, na planetę. Natomiast jeżeli chodzi o to, że dieta roślinna jest niby, Droższa. Ja uważam, że to jest jednak powielany mit. Jeżeli spojrzymy na taką przetworzoną roślinną żywność, jakieś zamienniki, tak, czyli coś, co ma nam zastąpić, nie wiem, powiedzmy wędliny, wędliny takie tradycyjne, czy takie zamienić za wędliny roślinne, to to faktycznie być może jest drogie. Natomiast jeżeli mówimy o tych podstawowych produktach roślinnych, nieprzetworzonych, które miałyby w zamyśle wejść do menu szkolnych jadłospisów, no to, jest, to nie jest żywność droga. To są kasze, to są strączki, soczewica, fasola czy ciecierzyca, to nie są produkty, które są Drogie, nawet w porównaniu z mięsem. Więc moim zdaniem, na koszty to nie powinno wpłynąć. Być może większym kosztem byłoby to zapewnienie dostępności roślinnych posiłków dla osób chętnych, bo to wtedy by dotyczyło całego tygodnia no i po prostu część posiłków musiałaby być taka, część musiałaby być inna. Natomiast moim zdaniem, szkoły powinny odpowiadać i placówki oświatowe w ogóle, dlatego. Rodzaju potrzeby, niezależnie od tego, czy to jest wybór ze względów etycznych, czy ze względów zdrowotnych, bo te aspekty zdrowotne jeżeli na przykład jakieś dzieci nie mają celjakie i nie mogą spożywać produktów glutenowych, to też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odpowiedział, że no, nie wprowadzimy tutaj produktów bezglutenowych dla tych dzieci, bo to są koszty. No. To dziecko nie może spożyć innego posiłku niż posiłek bezglutenowy. I to się dotyczy też innych alergii. Przecież bardzo powszechną alergią jest alergia na mleko. Powiem mleko, bo tu nie chodzi tylko o laktozę, ale też chodzi, chodzi o kazeinę i różnego rodzaju nietolerancje. No, i tutaj zahaczę o program, właśnie Mleko w szkołach i moje oburzenie, że nawet na poziomie unijnym tak bardzo trudno jest ten argument zdrowia dzieci podnieść i zaoferować dzieciom, które na przykład nie tolerują laktozy w ramach programu Mleko w Szkole zamiennik, bo te dzieci są po prostu poszkodowane. One nie mogą tego, skorzystać z tego programu, a inne dzieci mogą. Więc, więc nawet jeżeli jakieś koszty są, to to nie są koszty, którymi my się powinniśmy zastawiać. tylko to są rzeczy, które my po prostu powinniśmy uwzględnić z uwagi na zdrowie i dobro dzieci. To akurat bym wyciągnął kartę lobby. To akurat myślę, że lobby mleczarskie bardzo mocno za tym stoi, żeby to do nich trafiały pieniądze, a nie do kogoś innego. No tak, niestety mamy ten rynek rolny w Unii Europejskiej zorganizowany i wymagający dużej reformy. No szkoda, że akurat w Komisji Europejskiej za rolnictwo odpowiada Janusz Wojciechowski z Pisu. No dość chyba nieudolnie, jak pokazują ostatnie protesty rolników w Polsce, ale pewnie akurat. Lobby może mieć do niego bardzo dobre dojście. No a propos tej diety, tak, no być może ktoś sobie wyobraża, że to właśnie jest zamienienie schabowego na jakiś substytut schabowego albo robienie sałatki z awokado, quinoi i, i mango, które są raczej drugimi produktami, ale na pewno nie lokalnymi. Skoro na poziomie krajowym na razie się nie udaje, wybory przed nami, zobaczymy czy partie przyjmą ten postulat, no ale może na poziomie poziomie samorządowym dałoby się takie rozwiązanie wprowadzić w poszczególnych województwach czy w poszczególnych miejscowościach, bo tak mamy ten kraj aktualnie zorganizowany, że czasem jak się czegoś nie da zrobić na poziomie krajowym, patrz in vitro, to można to zrobić na poziomie samorządowym. Tak, to też jest ścieżka, którą teoretycznie moglibyśmy podążać, i tutaj znowu układ w stronę koalicji Future Food for Climate i działań Green Rev Institute, które. które no Green Rev Institute prowadzi też takie działania rzecznicze, czyli nawiązuje kontakty albo z lokalnymi aktywistami, albo z radnymi rad miejskich czy gminnych, którzy składają wniosek, wnioski o Dostęp do informacji czy interpelacje o wprowadzenie takie, takich rozwiązań na poziomie właśnie samorządowym. No i tutaj nasuwa się taki wniosek. Samorządy bardzo często odpowiadają, że nie ma takiego obowiązku, no to w takim razie nie będziemy wprowadzać czegoś takiego. No i to nam pokazuje, że wracamy do punktu wyjścia, potrzebujemy zmiany systemowej na poziomie centralnym, żeby zareagowały na to, na to samorządy. Samorządy też się no, zestawiają czasem tymi kosztami albo. Odpychają jeszcze niżej, czyli że o tym decyduje dyrektor placówki. A to już jest takie po prostu rozproszenie, że dokonywanie tych zmian oddolnie wymaga jeszcze większego nakładu czasowego i no, jednak to nie jest to, co my na ten moment potrzebujemy, ponieważ kryzys klimatyczny jest już tu i teraz. Spójrzmy na Włochy, które właśnie toną w powodzie a obok Hiszpania, która mierzy się z ogromną suszą, a w Birmie uderzył uderzył huragan. Zmiany klimatyczne są już tu i teraz, i potrzebujemy zmian systemowych, odważnych. Konkretnych na takim poziomie, żeby one przekładały się na zmniejszanie emisji. Jeżeli będziemy to robić tak od od szkół, jak to nas niektóre samorządy odsyłają, że to jest decyzja dyrektorów placówek, to no myślę, że nie zdążymy przed nie wiem, tym, aż klimat zmiany klimatu osiągną 2 stopni Celsjusza. No pewnie nie zdążymy. No my po prostu w Polsce potrzebujemy zmiany. Miejmy nadzieję, że jesienią się wydarzy. Czyli co, na poziomie centralnym już pewnie ten temat nie zostanie poruszony przed wyborami, a pewnie jeżeli by został, to raczej do szczucia i wyśmiewania, jakby jakieś część dalszy jedzenia, zmuszania do jedzenia robaków. Bo Robaki to... nie są wegańskie, prawda? No, no oczywiście, oczywiście. Tak, tak, no to, to też odsyłam nasz bo przedniego podcastu rozmawialiśmy z Marcinem Tisznarem z Probek Polska o roślinnych alternatywach w diecie. No nie są, nie są, no ale ostatecznie kogo by to interesowało po prawej stronie sceny, sceny politycznej, ważne, że to się jakoś tam rymuje wszystko i dla tamtej strony to brzmi dobrze. Chciałem zapytać, co tam jeszcze się dzieje u rodziców dla klimatu, bo bardzo lubię waszą inicjatywę. Śledzę, ale może nie wszyscy słuchacze śledzą. To u nas cały czas się w zasadzie coś dzieje, cały czas podejmujemy jakieś inicjatywy i angażujemy się właśnie na poziomie ogólnokrajowym i na poziomie lokalnym w różnego rodzaju akcje to, na co mogę zaprosić teraz na przykład, no to jesteśmy zaangażowani w organizację święta rowerowego w Warszawie 3 czerwca, a we Wrocławiu rodzice także będą brali udział w wrocławskim święcie rowerowym, więc to jest bardzo ciekawe wydarzenie, do którego zachęcam. Oprócz tego no, działaliśmy też ostatnio w kwestii promowania no, jakości powietrza, czy to właśnie przez strefy czystego transportu, czy kontynuujemy cały czas kampanię Zdrowia Dzieci, przede wszystkim, która właśnie skupia się na tych problemach z zanieczyszczeniem powietrza. Chociaż zanieczyszczenie powietrza to, to nie równa się zmiany klimatu, ale no te dwa problemy mają to samo źródło, czyli, czyli paliwa, paliwa kopalne. No, i cały czas prowadzimy takie działania, których nie widać, czyli zbieramy wiedzę, zbieramy argumenty, zbieramy możliwości za tym, żeby wnieść do dyskusji te pozostałe nasze postulaty, które nie zostały uwzględnione w tej propozycji ustawowej złożonej przez grupę senatorów. Więc cały czas działamy, odpoczywamy rzadko. I, I cały czas zastanawiamy się właśnie nad możliwościami i drogami, żeby dokonywać tych zmian systemowych, a nie zostawiać wszystkiego na barkach zmian i odpowiedzialności indywidualnej. No, myślę, że jako rodzice to w ogóle nie macie za dużo czasu do odpoczywania, szczególnie póki dzieci są małe. Napowiedz jeszcze, bo wspomniałeś na początku rozmowy, że z tych wszystkich postulatów prezentowanych w grudniu ubiegłego roku Senat przekuł na inicjatywy ustawodawcze Dwa z postulatów. Jeden to dieta, a drugi to zanieczyszczenie powietrza. No i, i co z tym projektem? To znaczy, z tym projektem dotyczącym jakości powietrza, tak? Tak jest. No to. My postulowaliśmy szereg rozwiązań w zakresie jakości powietrza, jakim oddychają dzieci, i to miało się tyczyć i wokół szkół, i wewnątrz szkolnych budynków. Natomiast ten projekt ustawowy zakłada dodanie dodatkowego zagadnienia do takiego rozporządzenia, która niestety pomimo obowiązkowej, obligatoryjnej delegacji ustawowej nigdy nie zostało wydane. My też mamy wątpliwości co do tego, czy takie ujęcie tego tematu będzie miało przełożenie na poprawę tej jakości powietrza. Dlatego to też jest w zasadzie postulat, nad którym my dalej pracujemy, a nie, nie zamierzamy się skupić tylko i wyłącznie na, na przeprocedowaniu tego, co zostało ujęte w projekcie. Tylko też rozmawiamy z ekspertami, zbieramy dane i planujemy działania, żeby jednak te zagadnienia ująć, ująć szerzej, precyzyjniej, wziąć pod uwagę różne aspekty, bo z tą jakością powietrza w przypadku... No, no szkół kojarzy się to głównie z pyłami, z zanieczyszczeniami, ale tutaj też jest bardzo ważny temat stężenia dwutlenku węgla i efektywności energetycznej budynków związanych właśnie z koniecznością na przykład wietrzenia, wietrzenia sal. Więc to jest też bardzo skomplikowany temat, który niekoniecznie pewnie będzie dało się ująć jednym słowem, tak jak zostało to ujęte w projekcie, w projekcie ustawy. Więc dużo na pewno. Pracy i działań przed nami, ale jesteśmy zdeterminowani i chętni do tych działań. Mamy dla kogo? Elu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A czym Ty się zajmujesz na co dzień? Bo ty brzmisz tak profesjonalnie w tych tematach, jak o nich mówisz, że mógłbym się założyć, że po prostu to jest część Twojej pracy zawodowej, Twojej pracy eksperckiej. Nie, z zawodu jestem broker brokerką ubezpieczeniową i zajmuję się ubezpieczeniami, szczególnie ubezpieczeniami finansowymi. <laughs> <laughs> więc, więc tematy, którymi się zajmuję hmm, właśnie w ramach inicjatywy, rodzice hmm, dla klimatu, nie wiem, jak je określić. Nie jest to moja aktywność <laughs> zawodowa. Strasznie zbuntowałam się, jak kiedyś zostało to określone, jakie moje hobby. Nie, jest to po prostu taka. Hmm, Potrzeba wiedzy i, i świadomości, której często jako rodzice nie mamy i którą trzeba budować. Nie miejmy o to do siebie pretensji, bo tych zagadnień jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. No i, no i po prostu działajmy, działajmy wspólnie, żeby tą świadomość budować i, i rozwijać. I jak Ciebie słuchałem, to sobie pomyślałem przez chwilę, kurczę, chciałem na taką osobę zagłosować w nadchodzących wyborach, ale potem pomyślałem, nie, wolę, żeby taka osoba jednak była aktywistą i rzeczywiście miała wpływ na to, co się dzieje, niż później gdzieś tam gnuśniała w ławach opozycyjnych, chociaż mam nadzieję, że jednak rzeczywiście coś się na jesieni w Polsce zmieni, więc trzymam kciuki, jeżeli ktoś chce dołączyć do Rodziców dla Klimatu, cały czas może to zrobić. Tak bardzo serdecznie zapraszamy i budujmy to lobby po przeciwnej stronie po zielonej stronie mocy. Elżbieta Lemańska Błażowska z inicjatywy Rodzice dla Klimatu była gościnią zielonego podcastu z Wrocławia. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie. A zielony podcast teraz także do zobaczenia i usłyszenia, oczywiście, na YouTube i na Spotify. To był zielony podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac.